Anatomia ośmiornicy jest chyba najdziwniejszą spośród wszystkich zwierząt, które wykazują jakąś taką bardziej złożoną aktywność i które można uznać za inteligentne. Dlaczego? No, 8 ramion, ale przede wszystkim to, że jej układ nerwowy jest dziwnie zbudowany. Można powiedzieć, że wręcz rozproszony również po ramionach, które najprawdopodobniej do pewnego stopnia działają niezależnie od siebie i niezależnie od centralnego mózgu. A już w ogóle to, co jest w środku tego mózgu, jest totalnie zaskakujące, bo znajdziemy tam przełyk. I ktoś mógłby zapytać, jaki to ma sens, jak to w ogóle przeszło w toku ewolucji. Przecież jeżeli ośmiornica zje coś ostrego, to może sobie, przybijając przełyk, uszkodzić mózg. I tak, może to zrobić, bo takie osobniki były znajdowane. I dlatego właśnie moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że